Dzień dobry, wieczór, Azeroth. Nastała jesień, wieczory robią się dłuższe. Można to fajnie wykorzystać, na przykład usiąść z czymś dobrym do picia i poświęcić trochę czasu na najnowszy odcinek Samalchan News na przykład. Dzisiaj czas antenowy zajmie nam kolejna klasa ze znanej i lubianej przez Was serii Znaj swoją klasę. W cieniu czai się już bohater dzisiejszego odcinka, Rogue. Panie i panowie, usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Pytacie mnie, Samael, jaka jest twoja ulubiona klasa? No więc, today is the day. Rogue to mój faworyt i zdecydowanie ulubiona klasa. Nie jestem wybitnym graczem PvP, bardziej lubię PvE, ale jakoś od początku lubiłem ten element skradanki, zaskoczenia i zatrutego sztyletu w ręce. Mimo, że moim mainem jest Priest i to nim przekroczę jako pierwszy progi Shadowlands, to na pewno Rogue będzie wyborem numer 2. Klasa ta lorowo ma zacnych przedstawicieli w swojej historii. Trzeba od razu zaznaczyć, że mają oni raczej złą sławę, ale zdarzają się wyjątki. Rogue, tak jak Warrior, często są płatnymi zabójcami, najemnikami i kosą do wynajęcia. Mordują dla profitu i dobrej monety, bez sentymentów, bez emocji. Klasa ta od Legionu słusznie kojarzy się z piratami, bowiem wtedy specjalizację Combat zastąpiła Outlaw, ale o niej w stosownym czasie. Znacie takie powiedzenie honor pośród złodziei? Otóż profesjonalni najemnicy też mogą należeć do ugrupowania. Jedne z najsławniejszych złodziejskich gildii w World of Warcraft to Syndicate i Ravenhold. Są to organizacje, które się nienawidzą i zwalczają. Syndicate stoi na ruinach dawnego królestwa Alterac. Jego początki są związane ze sławnym zdrajcą Aidenem Perenoldem i jego synem Alidenem, który stał na czele syndykatu. Są wrogami w zasadzie wszystkich, Przymierze uważa ich za morderców i kryminalistów, a Horda ściga ich bezwzględnie. W zasadzie słusznie, ich cel jest jeden – wykorzystać, napadać, zabijać, wszystko dla swoich własnych celów. W ich skład wchodzą dawni możni Królestwa Alterac oraz Hillsbrad oraz złodzieje i wyjęci spod prawa. Jeśli chodzi o Ravenhold, jest to klasyczna gildia najemników, bardziej profesjonalna i lepiej wyszkolona, ponieważ w swoich szeregach ma najbardziej zabójczych przedstawicieli w swojej klasie. Ich liderem był Jorah Ravenhold, teraz znajdziecie go w Dalaranie. Przewodniczy on teraz następnej sekretnej organizacji zwanej Uncrowned. Jest to istna śmietanka na torcie, creme de la creme klasy Rogue. Jorah Ravenhold, Garona Halforsen, Valyra Sanguinar i chociażby Tess Greymane, córka Gena. To właśnie ta organizacja stoi za zamachami na królów, obalaniem całych rządów i zabójstwami najwyższej rangi. Grając klasą Rogue w dodatku Legion będziecie mieć dostęp do sekretnych przejść w Dalaranie, które doprowadzą was do siedziby tej organizacji. Jest ona neutralna i podczas inwazji Legionu zrobiła bardzo dużo dobrego, unieszkodliwiając demony wysokiej rangi oraz sabotując różnego rodzaju demoniczne przedsięwzięcia płonącej armii Fel. Powiedziałem, że klasa ta lubi pieniądze i własne korzyści. To prawda, Rogue są pragmatykami, ale mają też swoje ideały i wartości, dla których walczą. Taką przedstawicielką klasy Rogue jest Valyra Sanguinar. Pojawia się ona w krytycznych momentach historii Azeroth i staje po dobrej stronie. Przyjaźniła się ona z byłym królem Przymierza Varianem Rynem, doskonale znała jego dziką naturę. Walczyła z nim razem na gladiatorskich arenach. Tam Varian zyskał jej szacunek i uznanie. Od tego momentu widzimy ją po stronie Przymierza, więc wyjątki się zdarzają. Jeśli już jesteśmy po niebieskiej stronie, nie można pominąć sławnej organizacji SI7. Jest to siatka wywiadowcza, odpowiednik brytyjskiego MI6 i wydaje mi się, że Blizzard tak właśnie chciał ich przedstawić. Liderem SI7 jest Matthias Shaw, mający tytuł Spymaster. Szkolił on sławnego kryminalistę Edwina Van Cleefa. Kolejnego przedstawiciela tej klasy, Edwin, zanim stał się ścigany numer 1, był kamieniarzem. Jego krótką metryczkę możemy zobaczyć w Hearthstone'owym zabawnym opisie. Prowadził gildię kamieniarską w rekonstrukcji Stormwind. Gdy możni odmówili zapłaty, założył braterstwo Defias, by cóż, Stormwind zdekonstruować. Tak krótko wygląda jego historia. Zajmijmy się jednak Matthiasem. Jest głową wywiadu w Stormwind, bardzo lojalny, przebiegły, z doskonałym zmysłem taktycznym i oczywiście niesamowitymi umiejętnościami w swojej klasie. Sławnymi akcjami SI7 była na przykład próba puczu w Ironforge, gdy Varian chciał po cichu zdjąć przywódczynię klanu Dark Irons, Moirę Taurisan. Popisali się oni wtedy precyzją i dyskrecją i gdyby nie młody nastoletni wtedy Anduin, Moira byłaby już tylko wspomnieniem. Trzeba przyznać, że Varian mimo wojowniczej natury dorównywał subtelnością niejednemu Rogue. Gdy mówimy o cichych akcjach ze strony Przymierza, bądźcie praktycznie pewni, że zamieszany był w to wywiad SI7.
No dobrze, pora może na omówienie trzech specjalizacji, które znajdziemy grając tą klasą. Pierwszą, którą chciałbym omówić, to Assassination. Specjalizacja ta uderza przede wszystkim w obraz zabójcy, który potrafi unieszkodliwić cel swoimi wyszukanymi narzędziami oraz zatrutymi brońmi. Pamiętacie Maggora, Garrosha i Kerna? To Magatha Grimtotem zatruła ostrze Garrosha. Takie triki uwielbiają zabójcy w tej specjalizacji. Karota, trucizny, bronie, które są stworzone, by wykrwawić cel. A nie od dzisiaj wiemy, że Rogue nie miałby szans w starciu z wykwalifikowanym Warriorem, dlatego musiał wyszkolić się w innym typie walki. I co najważniejsze, gdy przekręca sztylet w brzuchu ofiary, nie zastanawia się, jak bardzo jest to niehonorowe. Cel uświęca środki. Dobry cel to martwy cel. Assassination mówi sama za siebie. Uderzyć, otruć, wykrwawić oraz uciec. Tak w skrócie można opisać lorowo sposób walki. Takie zdolności jak Exsanguinate, Internal Bleeding bądź Crimson Tempest dopełniają obrazu, gdzie Rogue atakuje ofiarę i bezlitośnie zostawia ją na powolną śmierć. Mamy też trucizny w formie takich talentów jak Toxic Blade, Poison Bomb czy Master Poisoner. Specjalizacja ta jest powszechnym i najbardziej uniwersalnym obrazem tej klasy. Kosa i kaptur, trucizna i krew. Te cztery słowa są wcieleniem tej specjalizacji. Większość bohaterów World of Warcraft tej klasy posługuje się tymi właśnie przedmiotami. Dobrym przykładem jest Garona. Preferuje ona siłowy styl. Jest cicha, ale potrafi też dobrze walczyć w zwarciu. Jej sztylety, Kingslayers, mają zdolność zatrucia celu, lecz trucizna ta działa w bardzo dyskretny sposób, nie zostawiając po sobie praktycznie śladu, więc medycy studiujący rany na ofierze zadane tymi sztyletami tak naprawdę nie mogliby w 100% stwierdzić, czy w ogóle ofiara była zatruta. Specjalizacja druga, Subtlety. Jest to kwintesencja słowa stealth, działanie w ukryciu, totalne maskowanie i kamuflaż oraz sztuka wtapiania się w tło. A wszystko po to, by zaatakować błyskawicznie z zaskoczenia. Rogue tej specjalizacji potrafi praktycznie zniknąć. Nie spotkałem w lore wytłumaczenia tego, jak to potrafią robić. Może proszki, magia, potiony, zaklęte przedmioty, można tutaj strzelać, może wszystko po trochu. Spójrzcie na cinematic Safe Haven. Tutaj widzimy Forsaken, którzy atakują Trala i Saurfanga, totalnie niewidzialni i gdyby nie ogromne doświadczenie obu wojowników, skończyłoby się to szybko i bezszelestnie. Młodzi rekruci nie mieliby nawet czasu być zaskoczonym, ale nie ta dwójka. Subtlety to przede wszystkim sztuka zaskoczenia. Takie zdolności jak Enveloping Shadows, Master of Shadows, Secret Technique, Shadow Dance bądź Night Stalker bazują właśnie na elemencie zaskoczenia. Adepci szkoleni na najemników w gildiach do perfekcji przyswajają sobie działania w ukryciu, szczególnie w tej specjalizacji. Zabite ofiary nie wiedzą, co ich trafiło. Otwiera to drzwi do najbardziej spektakularnych zabójstw na najwyższym stopniu. Jeśli jest trochę cienia bądź przestrzeni, bądźcie pewni, że Rogue szkolony w Subtlety będzie potrafił to wykorzystać. Uważajcie na ciemne kąty. Specjalizacja Outlaw jest stosunkowo nowa. Jak już wspomniałem, została ona wprowadzona w Legionie zamiast Combat. Bezsprzecznie kojarzy się ona z piratami, a piraci są z nami od początku istnienia World of Warcraft. Ratchet, Booty Bay i większość Kul Tiras, te klimaty znamy wszyscy i moim zdaniem piraci pasują do charakteru Rogue. W przeciwieństwie do Subtlety, specjalizacja Outlaw jest bardziej głośna. Tutaj liczą się brudne sztuczki, fizyczna odporność, zwinność i biegłość w posługiwaniu się nie tyle sztyletami, co każdą bronią białą. Mamy też muszkiety oraz pistolet między oczy, w grze nazywany Between the Eyes. Ale czym może zaskoczyć nas pirat oprócz papugi na ramieniu? No cóż, jest odporny, szybki, błyskawicznie sięga po pistolet oraz szermierkę ma opanowaną do perfekcji. Dwa razy się zastanówcie, zanim wyzwiecie go na pojedynek. Możecie skończyć jako pokarm dla rybek na dnie morza. Klasa Rogue jest ogólnie rzecz biorąc bardzo barwna. Wprowadza elementy zabójcy do lore. Postacie są charakterystyczne i co jest fajne, zmieniają front, co czyni ich nieprzewidywalnymi. Potrafią być siłami specjalnymi, tak jak SI-7 lub killerami na zlecenie, zabójcami królów lub żeglującymi piratami. Tak czy inaczej, kochają swoją pracę. I kochają profit z niej spływający. Bez nich każdy świat fantasy, w tym nasz świat Warcrafta, byłby lekko nudny i zbyt grzeczny. Także jeśli gracie tą klasą, wiecie, o czym mówię. A jeśli nie, gorąco zachęcam, byście dołączyli do grona sławnych zabójców. I niech każdy cień będzie waszym sprzymierzeńcem.
Dziękuję za uwagę, to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie w komentarzach, jakiego przedstawiciela tej klasy lubicie najbardziej. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć kanału, link znajdziecie w opisie. Bardzo dziękuję za każdą wpłatę. I walcie w ten dzwon subskrypcji. To najlepszy sposób, by wspomóc kanał w rozwoju. Ja się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło.